Witam Państwa serdecznie w Giateri Veneta. Moim gościem jest dzisiaj Mariusz Bacik. Myślę, że w większości kibiców na Śląsku tej osoby przedstawiać nie trzeba. Natomiast dla młodszych adeptów koszykówki przypomnę może Mariusz Bacik, 11 sezonów pod Rakwietą, jeden srebrny medal, 4 brązowe. Potem w poszukiwaniu tego upragnionego złotego krążka wyemigrował nad morze i tam udało się to dopiąć. Ale co jeszcze najważniejsze, 2 razy 7. miejsce z reprezentacją Polski w 91 i 97 roku. Dzisiaj nasi koszykarze, można powiedzieć, że zbliżają się do tych wyników, 8. miejsce na Mistrzostwach Świata, ale my dziś będziemy przede wszystkim rozmawiać o derbach, bo to na kilka dni przed tym ważnym dla nas meczem będzie Gawienicynka i Wędrowa Górnicza. Mariusz, trochę przypomni nam, jak to kiedyś bywało, jak wyglądały derby kiedyś. Witam Was serdecznie przede wszystkim. Jeżeli chodzi o derby, jak to wyglądało kiedyś, no to były mecze podwyższonego ryzyka zawsze. Zawsze podwyższonego ryzyka. Ja pamiętam, za moich czasów derby były z Zagłębiem Sosnowiec i one nie były takie faktyczne derby. Można je porównać do dzisiejszych meczy GTK-u z Dąbrową Górniczą, bo stricte derby Górnego Śląska to zawsze Bobry grały z Pogonią Ruda Śląska, miasta ościenne, sąsiadujące z sobą. Tam bodajże, jeżeli się nie mylę, to jest 5 przystanków tramwajem różnicy między jedną i drugą halą. No kibice, pamiętam, że zawsze przeżywali te mecze jak najbardziej. Jak się z nimi rozmawiało, to zawsze mówili: panowie, możecie całą ligę przegrać, ale z Rudą trzeba wygrać. I to jak gdyby gdzieś tam przyświecało Bobie. Oczywiście to pół żartem, pół serio. Ale tutaj chcę zwrócić uwagę na to, że właśnie te mecze derbowe zawsze rządziły się swoimi prawami i przede wszystkim prawami, zgadzam się, ale też były takie, że no, bardzo ciężar gatunkowy, wielki ciężar gatunkowy dla nas jeszcze tak zwanych tubylców, bo ja jestem rodowitym piekarzaninem, urodziłem się w Piekarach Śląskich, a całe życie spędziłem w Bytomiu, tam grałem i mieszkałem, to dla mnie to naprawdę były bardzo, bardzo ważne mecze, duże wydarzenie, ponieważ grałem przed swoją publicznością, przed swoją rodziną, przed swoimi znajomymi i przed taką publiką nie można pękać i nie można odpuszczać. Była też mowa o tych meczach z Sosnowcem. Wiem, że kiedyś było takie zdarzenie, że po zwycięstwie no mieliście, że tak powiem, problem z lokalnymi kibicami. No, animozje bytomsko-sosnowieckie czy też górnośląskie, tak jest, zawsze były i one są i myślę, że będą dalej. Tak, zgadzam się, był taki mecz i to pamiętam, bo to był taki mecz, że zapadł w pamięci. Udało nam się wygrać w Sosnowcu. No i radość wielka, a w tym samym czasie gdzieś kibic z góry zszedł i chyba chciał nas bić. No tak to wychodziło i pamiętam wtedy tak naprawdę stanął na wysokości zadania Darek Szczubiał ze świętej pamięci Heniem Wardachem i oni jak gdyby w naszej obronie stanęli. Pamiętam, że Darek perswazja słowna, a świętej pamięci Heniu to ma przed oczami praktycznie cały czas. Pierwszego z brzegu kibica wziął, podniósł i rzucił w resztę tym człowiekiem i to po prostu przeraziło chyba tych kibiców i nam odpuścili i udało nam się zejść do szatni. Mhm. A czy to były takie jedne z najbardziej tych pamiętnych meczów derbowych, czy jednak były jakieś inne, które bardziej utkwiły w pamięci? Nie, najbardziej utkwił w pamięci mecz derbowy z Zagłębiem Sosnowiec, niestety przegrany przez naszą drużynę. A dlaczego mi utkwił? Dlatego, że to był chyba... Nie wiem, czy to przypadkiem nie był playoff, nie przypomnę sobie. Teraz w każdym razie wyglądało to tak, że my byliśmy w pełnym składzie i zmobilizowani bardzo do walki z Zagłębiem, a Zagłębie przyjechało rozchorowane, ponieważ tam, nie pamiętam już dokładnie, ale na pewno przyjechali bez Henka Wardacha, bez Darka Szczubiała, bez Justka Węgorza, chyba bez Włodka Środy. Naprawdę przetrzebieni maksymalnie, przyjechali 6, 6 to już był taki naprawdę gdzieś tam przedskoczek, że Darek, Tomek Służałek pewnie się martwił, żeby go przypadkiem nie wypuścić na boisko, bo byłby kłopot. No jak zobaczyliśmy ich na rozgrzewce, to od razu banan na uśmiech bananowy, no to spokojny mecz i spokojne zwycięstwo. Okazało się niestety, że co nas rozluźniło, to Zagłębie było bardzo zmobilizowane, no i wygrało. I wygrało to u nas z Bytomiu i to był najgorszy mecz derbowy, który zapamiętałem i zapamiętam go do końca życia. Mm.
Patrząc z punktu widzenia zawodnika, czy te mecze derbowe to faktycznie jest coś takiego, co bardziej mobilizuje, czy może jednak jest tego zbyt dużo i zawodnikowi ciężko się przed takim meczem skupić? Nie no, derby to są derby, tak jak wspominałem na samym początku, dla ludzi z okolicy, bo może ktoś przyjezdny, kto jest obcy, jak gdyby to dla niego to jest zwykły mecz, tak? Ale dla mnie jako bytomianina, czy tam piłkarzanina reprezentującego Stal Bobrych, czy tam potem Bobry Bytom, to mecz z Sosnowcem czy z Rudą Śląską to naprawdę był mecz, o którym ja wiedziałem, że no muszę dać siebie, znaczy inaczej, w każdym meczu człowiek daje z siebie wszystko, ale w takich meczach 110% powiedziałem, że jak kurczę coś pójdzie nie tak i nie daj Bóg coś zagram się słabszy mecz, albo się przegra, no to potem to do następnego meczu, do rewanżu gdzieś tam człowiek chodził po mieście ze spuszczoną głową i jak gdyby taki niepocieszony, a jak się wygrało taki mecz derbowy, to pełna euforia, z głową wyniesioną, z czołem do góry. Można było chodzić po mieście, ludzie pozdrawiali i o to chodzi. Mhm. Wiadomo, że tych lokalnych zawodników nie trzeba, że tak powiem, mobilizować dodatkowo, ale jak wpłynąć na tych obcokrajowców, którzy często nie czują tego klimatu? No to jest właśnie ten kłopot, tak? Że obecnie coraz więcej zawodników jest obcych. Ja nie mówię tylko o obcokrajowcach, ale też ludzi z Polski, którzy nie czują tego klimatu. W przypadku Gliwic teraz najbardziej klimat chyba będzie czuł Łukasz Dyguszko. To jest, jak się mówi, nasz synek i on to na pewno najbardziej czuje. I tak naprawdę to od niego zależy, czy reszta drużyny to poczuje. Bo on to musi zmotywować, on to musi przetłumaczyć, w szatni wszystkim wyklarować, że to jest important game i bardziej important nie będzie. Mhm. Wspomnieliśmy o tym Łukaszu Diduszku, to jest człowiek z Bytomia, więc rozumiem, że sympatia delikatnie w kierunku Gliwic w tym spotkaniu z NKS. Zawsze sympatia w kierunku Gliwic, ja tutaj grałem. Tak. Ja tutaj było zakończenie kariery. Miałem przyjemność tutaj reprezentowanie GTK w drugiej lidze. Bardzo sobie tutaj chwalę współpracę z obecnym prezesem Jarkim Ziębą, z Łukaszem Koperą, ze Staszkiem Mazankiem, ja tych wszystkich ludzi znam. Utrzymujemy kontakt, także jest wszystko w porządku. I chociażby z tego powodu i z tego względu trzymam kciuki, ale nawet gdybym tutaj nie grał wcześniej, to też bym trzymał kciuki, bo to jest najbliżej mojego serca, tak? Bytom do Gliwic to jest zatem kilkanaście kilometrów i komu kibicować, jak nie Gliwice? Co zrobić, żeby zachęcić ludzi, żeby przyjść na taki mecz? No szkoda akurat, że takie według mnie troszeczkę niefortunny dzień, tak? Piątek, godzina 18. Ja osobiście wolałbym, żeby to było w niedzielę o 20 albo w piątek o 20. Wtedy można by było liczyć na to, żeby tych ludzi troszeczkę więcej przyszło, większa widownia, ale czym zachęcić? Ja myślę, że ludzie są zachęceni i rozochoceni na koszykówkę po niedawno zakończonych Mistrzostwach Świata. Naszym bardzo dobrym wyniku, bo tak to trzeba nazwać, że 8 miejsce na świecie to jest naprawdę wyczyn na to, co się ostatnio działo z naszym rodzinnym basketem. Także myślę, chociażby dlatego mam nadzieję, że ludzie przyjdą i będą chcieli uczestniczyć chociażby w takim meczu derbowym na rozpoczęcie sezonu. No właśnie, pamiętam ten boom po tych Mistrzostwach Europy, kiedy zajęliście to 7 miejsce i wtedy faktycznie ludzie w tą koszykówkę może nie tyle uwierzyli, ale zobaczyli jej piękno i co zrobić, żeby to dzisiaj wykorzystać, bo jeśli nie będzie kolejnych sukcesów, to może być tylko krótkotrwałe. No miejmy nadzieję, że ta drużyna, bo mówię o reprezentacji, że ona się na tyle ustabilizuje i na tyle będzie jak gdyby silna i oswojona w tych wszystkich bojach, że ona będzie grała w następnych Mistrzostwach Europy, że zdobędzie dobre miejsce i ten boom i to zainteresowanie będzie dalej trwało. No niestety inne dyscypliny nam nie sprzyjają, bo jak siatkarze rokrocznie gdzieś są bardzo, bardzo wysoko, piłkarze nigdy nie przeskoczymy, bo to jak gdyby jest inny wymiar, inny wymiar sportu. Ale musimy zrobić wszystko, żeby gdzieś tam próbować rywalizować z piłką ręczną i siatkówką. Mhm. Wracając do tego ligowego, że tak powiem, podwórka, zaczynamy sezon, po raz kolejny są to derby na początek.
Ale na co będzie stać te zespoły właśnie stąd? Czyli myślę przede wszystkim o Gliwicach, no i gdzieś tam w drugiej kolejności o Gdańsku. Ja myślę, że w tym roku się zamienicie z Dąbrową Górniczą pozycjami. I tak jak w zeszłym roku GTK skończyło, jeżeli dobrze pamiętam, 9 czy 10 pozycja, 11, tak jest. W każdym razie nie mogliście grać w playoffach. Dąbrowa Górnicza bardzo dobrze zagrała, bodajże, jeżeli dobrze pamiętam, na szóstą pozycję zajęli i walczyli ze Stalem Zielona Góra, ze Stelmetem Zielona Góra, stare nazwy w głowie. Ale wiemy o co chodzi. Także wracając do tego, myślę, że w tym roku, tak mi się przynajmniej wydaje, tak na moje oko, że zamienicie się z Dąbrową miejscami, że wy możecie być w miejscach, nie wiem, 5, 6, 7 miejsca, a Dąbrowa chyba mimo całej sympatii, bo to jest druga drużyna gdzieś najbliżej, więc też im trzeba kibicować, w tym roku jednak mimo wszystko chyba w tych playoffach nie pogra. Dobra, świetnie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. I do zobaczenia na derbach.